Siema, dzisiaj Skoda Octavia w ulubionym silniku 1.8 turbo, 150 koni, w bardzo dobrym wyposażeniu, ale o tym mówię później, bo trochę wieje. Jak widzicie, auto bardzo ładnie utrzymane, 99 rok, też dosyć niski przebieg, jest tylko 211 tysięcy. A co do stanu technicznego, auto bez zarzutu, więc na momencie paki, tył też jest jakiś lepszy. To są chyba power diski ATE. Cztery nowe amortyzatory, czyli ktoś o ten samochód mał. No i co najważniejszy plus, że nie widać na nim korozji. Silnik ostro nagina, naprawdę przy tak lekkim aucie 150 koni daje radę. Coś mogę jeszcze o nim dodać? No z tych zewnętrznych macie reflektory z soczewką i szyber dach. A potem wrócimy do reszty pojazdu. Ok, wróćmy do auta. Tutaj jak widzicie, przebieg tak samo, nie ma żadnych błędów. Zaraz ją tutaj zapalę, proszę bardzo, żaden check engine tutaj nie wywala. I ogólnie co do samochodu, jak obejrzałem sobie na spokojnie filmik, który nagrałem wcześniej, wiatr wyciął to, że mówiłem o stanie technicznym tej Skody. Z przodu macie nowe tarcze z klockami, też nowy zacisk jest założony, są nówki po prostu. Tył też jest wymieniony, są założone jakieś lepsze tarcze, są to Power ATE Power Disc. Widać po takim specyficznym wycięciu, które ATE robi na tarczach. Więc myślę, że ktoś na ten samochód nie żałował pieniędzy. A co do stanu technicznego i blecharskiego, tak jak mówiłem, nie ma rdzy. Na całym aucie lakier się mieści w granicach około 120-140 mikronów. Tylko drzwi od pasażera przednie mają około 200-230, czyli podwójne warstwa lakieru. A co dalej? Dalej myślę, że wyposażenie jest to praktycznie full wypas, nie jest to Lauren & Clement, ale to jest wszystko, co można było sobie zażyczyć do fajnej jazdy w tym roku. Jak widzicie, komputer już wspominałem, tutaj mamy też tempomat w manetce, tutaj cztery elektryczne szyby, centralny zamek, panel od światła, są też przeciwgielne światła, tutaj elektryczne lusterka, również podgrzewane. Przejdźmy na sekcję środkową. Na sekcji środkowej, jak widzicie, radio z epoki Kenwooda, podgrzewane fotele, też przycisk do otwierania klepki od lewu paliwa. Volkswagen kiedyś to stosował, taki Bayer już teraz tego nie stosują, czasami były z tym problemy. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli sprawny klimatronik. Można jeździć starszym autem, nikomu to nic nie ujmuje, ale ważne, żeby było po prostu komfortowo i ta klima działała. Tutaj w tym aucie ta klima działa. Spójrzcie sobie jeszcze tutaj na lewarek od zmiany biegów, boczek. No, dywaniki są pod kolor wykładziny, jakieś takie jasne, staromodne. No i myślę, że tyle. No, jeszcze też powiedziałem wam wcześniej o elektrycznym szyberdachu i podłokietniku, więc nie ma co się powtarzać. Jeżeli interesuje was taka Skoda, wbijajcie na mavkar.automoto.pl lub też na mavkarauta na Instagramie lub ewentualnie zostawcie komentarz pod filmem lub napiszcie e-maila. A jeżeli szukacie innego typu samochodu, subskrybujcie kanał, na pewno będą auta się pojawiały na bieżąco. Trzymajcie się, hej!